Dzień dobry. Chciałam wam pokazać, że dzisiaj mamy pierwszy poranek, gdzie jest chyba 2 stopnie tylko. Kurczę, nie wiem, czy będzie widać, a widać na kamerze. Jest, zaczyna się wschód słońca, ale to piękne niebo jest. Po prostu jest przepiękne. Na żywo to wygląda oczywiście o wiele piękniej. Ale będzie super słoneczny dzień, tylko że chłodny. Tak to się przedstawia. Mamy teraz godzinę 7. Widać w pełnej krasie w ubranku roboczym. Dzisiaj, jak co 8 czwartek, co 8 tygodni jest moja kolej sprzątania, więc muszę umyć podłogi w biurze, w przebieralni i pościerać kurze i tak dalej. Dziewczyny poszły właśnie na przerwę, znaczy przerwę, poszły na kasę. Dzisiaj jestem wolna od tych cholernych kas, bo teraz jest po prostu taki zgiełk, tyle, ten pierwszy lunch jest po prostu najgorszy, więc ja sobie tutaj siedzę w cichaczu, mam 15 minut, więc i trochę pościemniam. Popatrzę trochę na telefon, jak one wrócą, to zacznę udawać, że ciężko pracuję. A co? A ja już po pracy. Dzisiaj wróciłam z koleżanką z pracy i zaprosiłam ją na polski obiadek, ponieważ ona musi wrócić jeszcze do pracy po południu na chwilę, a mieszka daleko, więc zaprosiłam ją do siebie. I dzisiaj serwowałam polski fast food, czyli były kluchy, pyzy z mięsem, cebulką oraz jak fast food to fast food i był barszczyk czerwony instant i powiem szczerze, że Julie była po prostu zachwycona, powiedziała: dzień dobry, już się przeskoczyliśmy do soboty, my już jesteśmy po zakupach, wyskoczyliśmy z Arkiem szybko rano na zakupy, bo zaraz znowu się wybieramy na spacer do lasu. Jeszcze wam pokażę szybko propozycję dzisiejszego obiadu. Skrzydełka kurczaka w takim worku, to się kupuje z przyprawą, to jest akurat czosnek z czymś tam, nawet nie pamiętam. To się będzie robiło godzinkę w piekarniku. Do tego wrzucę jeszcze te, jak to nazywam, groszki peruwiańskie, bo to są groszki z Peru, a one się nazywają, nigdy nie mogę tej nazwy zapamiętać, ale są przepyszne, one są takie chudziutkie. Je do piekarnika tak na, nie wiem, 10 minut tylko. One są spryskane oliwą, posypane solą, żeby one po prostu, ich się nie gotuje, one mają być takie chrupkie. Prawie jak surowe. I do tego Łucja mi jeszcze obierze ziemniaki. A po południu już mam ugotowane sałatkę jarzynową, zrobię szybciutko i jeszcze upiekę ciasto. Także dzisiaj naprawdę busy, busy sobota, ale i pogoda jest fajna, więc trzeba energię, korzystać z energii słonecznej. Także ogarniemy tą kuchnię i uciekamy już na spacer. A wy z nami oczywiście. A my już jesteśmy w lesie. Przyjechaliśmy do Chewin Parku i wam pokażę, jak się droga przedstawia. Jest to fajny park, ponieważ on wygląda tak bardzo lesiście, jak las w zasadzie. Tu mamy, proszę bardzo, cały plan wycieczki. Takie można zwierzątka tu spotkać. Także idziemy. No i zakaz ognia standardowy, ale i tak jest mokro, więc nic nie powinniśmy zapruszyć. Parking jeden z trzech. Dzisiaj właściwie wszystkie są pełne. Ten ostatni, było kilka miejsc wolnych. Popularna miejscówka koło miasta, żeby sobie wyskoczyć na łono natury.
terenie wygląda w ten sposób, że tak, o, robię zdjęcia przy okazji telefonem, nagrywam wszystko naraz. A tutaj przy okazji mamy widoczek na cały Otley. Nie wolno zapominać na spacerach o tuleniu drzew, ponieważ drzewa mają energię i dzięki temu możemy troszkę tej energii zyskać. A w ogóle to wszystko jest bardzo piękne. Zaczyna zmieniać barwy już na takie jesienne. Powolutku, powolutku. I bardzo pięknie pachnie. Pachnie grzybami, także gdzieś tu musi być dużo grzybów. Na razie znaleźliśmy same psiaczki, ale może się znajdzie jakiś fajny grzybek, żebyśmy mogli ususzyć do obiadu. Ciągnie wiedźmę do lasu, zobaczcie. Straszydło. A jak już kiedyś objaśniałam, te pieniążki to są przeważnie 10-5 pi, co się wtyka właśnie w drzewo. Na szczęście takie pieniążkowe drzewo. Ale to wygląda creepy. Grzyb. To nie jest psiak. Czy to jest? Kto mi powie? To jest bardzo ładny grzyb. O, poubieraliśmy się, bo byliśmy wcześniej na zakupach i było dosyć chłodno. A teraz jest naprawdę ciepło. Spinamy się pod górę. Ale mamy ładne widoczki przy okazji. I mamy przekąskę, deserek, borówki. Pyszne. A jak dużo ich tu jest. Pamiętam jak na Jurze krakowsko-częstochowskiej zbierałam borówki. Pecha. Dobra, dotarliśmy na najwyższy szczyt terenu. Jak widać za mną. Bardzo wieje, nie wiem czy będzie mnie słychać. Mniejszym jest ładnie. I będziemy teraz się zabierać już do domu, bo w domu czekają znowu obowiązki w kuchni.